Budynek Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Ostrowi Mazowieckiej został wzbogacony o windę. Dajemy kolejną inwestycję. Tym razem jest to inwestycja dla niepełnosprawnych. Niepełnosprawni będą mogli korzystać z budynku Wydziału Komunikacji. Dotychczas nie było takich warunków. Od dzisiaj jest to możliwe. Winda zamontowana została na prawym boku budynku. Inwestycja zdobyła dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Cała kwota tej inwestycji to jest 62 tysiące złotych, 21 tysięcy dofinansowanie z PFRON-u, ponad 40 tysięcy złotych to są koszty własne powiatu. PFRON-owski program wyrównywania różnic między regionami, w ramach którego powiatowi udzielono dotacji na montaż windy, ma za zadanie podnieść komfort obsługi interesantów, szczególnie osób z niepełnosprawnościami.